Dzień dobry Państwu. Otwieram kolejne nasze spotkanie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zapowiadaliśmy, czwartki poświęcamy zawsze na spotkania z poszczególnymi okręgami wyborczymi. Dzisiaj goszczą razem ze mną u Państwa radni, kandydaci na radnych z okręgu numer 2. I tak, z pozycji pierwszej Zenon Różycki. Dzień dobry. Z pozycji drugiej Paweł Romański. Dzień dobry. I z pozycji trzeciej Wojciech Chyła. Witam wszystkich. Bardzo proszę o głos pana Zenona Różyckiego. Okręg drugi, pozycja pierwsza. Witam Państwa bardzo serdecznie. W tym okręgu mamy w zasadzie serce naszego miasta, bo starówkę, i tutaj mamy wiele pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować. Tych prostych, drobnych, które tak naprawdę spowodują, że starówka, ta część miasta po prostu zostanie uwolniona dla mieszkańców, uatrakcyjniona. Na pewno ważnym elementem jest kontynuacja już wcześniej realizowanego programu, w którym miałem okazję działać, jest to likwidacja pieców kaflowych, ograniczenie emisji spalin, ale tutaj mamy taką ciekawą informację, chcielibyśmy wdrożyć korzyść dla mieszkańców Starego Miasta, żeby opłaty za ciepło, jeżeli będzie budynek przyłączony do ciepła systemowego, do OPEC-u, do naszej miejskiej spółki, wówczas chcielibyśmy poprzez ewentualną rekompensatę, bo taryfa jest zatwierdzana przez prezesa URE, ale poprzez dopłatę na przykład z Funduszu Ochrony Środowiska, spowodować, żeby ci mieszkańcy opłacali niższe koszty ciepła. Tak? Wiadomo, że te budynki po prostu bardziej są energochłonne i żebyśmy wszyscy tak naprawdę mogli doprowadzić do ochrony środowiska w tym zakresie, musimy dać tą ulgę dla mieszkańców Starego Miasta. Na pewno ważnym elementem dla inwestorów, dla właścicieli, dla mieszkańców jest kwestia bardzo ważnego działania, czyli weryfikacja gminnej ewidencji zabytków. My mówimy od lat o tym, ja jestem osobiście zaangażowany w ten proces, że nasza gminna ewidencja zabytków jest zbyt szeroko rozrośnięta. Ona obejmuje w zasadzie nie tylko same poszczególne nieruchomości, czyli właściwie bardzo duży fragment miasta, a to powoduje, że ogranicza się możliwość właściwie rewitalizacji, zrobienia czegokolwiek, bo wszystko albo przedraża koszty, albo tak naprawdę nawet ogranicza możliwość wykonania. My chcemy w pierwszej kolejności zweryfikować tą listę. I to z kolei uwolni nasze kolejne pomysły, które też chcielibyśmy realizować, czyli rewitalizacja podwórek, wprowadzić więcej zieleni, więcej przestrzeni dla mieszkańców, więcej takiej przestrzeni rekreacyjnej. Tej zieleni ma być dużo, ona ma być oparta tak naprawdę o współpracę na przykład z młodzieżą, ze szkołami, które nasze technikum rolnicze, które może pomóc na przykład w projektowaniu takich skwerów zieleni. One będą wyposażone też w mini tężnie, tak żebyśmy jednocześnie promowali nasze solanki. I to są takie miejsca, które w zasadzie możemy do tych miejsc zaprosić mieszkańców, zaprosić turystów i bardzo ciekawie zaprezentować nasze miasto, ale pozwolić w takiej przyjaznej atmosferze ponadpokoleniowo spędzać czas. I oczywiście, tak jak wspomniałem, starówka to jest serce naszego miasta, ale nie zapomnimy oczywiście o pozostałych osiedlach, które wchodzą tu w zakres okręgu numer 2, dlatego że naszym przewodnim hasłem jest to, że chcemy, żeby wszystkie osiedla rozwijały się równo, żeby każdy miał dostęp do środków i żeby ta atrakcyjność osiedli była zachowana. Tutaj na pewno zweryfikujemy stan dróg, stan oświetlenia, bo to jest bardzo dużą potrzebą mieszkańców tych osiedli, porządek na tych osiedlach i tak naprawdę współpraca z tymi mieszkańcami. Dziękuję bardzo. W ramach mojej pozycji numer 2 dzisiejszej konferencji akurat tematem, który ja bym chciał poruszyć, jest kwestia zwiększenia potencjału turystycznego naszego miasta. Tak jak wspomniał mój przedmówca, okręg numer 2 jest sercem naszego miasta, natomiast przede wszystkim Starówka, Stare Miasto Centrum powinno w pierwszej kolejności podobać się naszym mieszkańcom. Naszym pomysłem jest zwiększenie udziału tak zwanej sztuki ulicznej, murali, które w pewien sposób będą powiązane po pierwsze z historią naszego miasta, będą opowiadały właśnie
wcześniejsze relacje, życie, które odbywało się w Grudziądzu. Bardzo wiele takich realizacji, pomysłów było w planach i było realizowane, czy to w zakresie chociażby ulicy Moniuszki, Mickiewicza. Natomiast uważamy, że byłaby to rzecz, która poprawiłaby, zachęciłaby mieszkańców spoza Grudziądza do tego, żeby nasze miasto odwiedzić. Dodatkowo byłyby to punkty, które jednocześnie wplecione w trasy turystyczne mogłyby być uwzględniane w ramach, czy to powiedzmy konkursów, czy ogólnego zwiększenia potencjału naszego miasta. Poza tym w Grudziądzu i w sumie w ramach naszego centrum byłaby możliwość, aby stworzyć miejsce do tego, aby grillować, aby spędzać czas w okresie letnim w ramach wspólnej integracji, wspólnego życia między mieszkańcami. Nie trzeba tego robić na obrzeżach miasta. Można byłoby stworzyć za wzorem innych miast, czy to w Polsce, czy również w Europie, miejsca, których infrastruktura jest typowo pod to przystosowana do tego, aby z jednej strony móc w przyjemnej, bezpiecznej atmosferze spędzić czas na łonie natury i równocześnie zintegrować się z innymi mieszkańcami. Dziękuję. Dziękuję. Witam ponownie. Ja tutaj z takimi przyszedłem punktami naszego programu, takie drobne, aczkolwiek myślę, że potrzebne rzeczy. Pierwszy to jest w nawiązaniu do wypowiedzi moich przedmówców, kolegów, którzy mówią o uaktywnieniu życia na starówce. Ja bym chciał, żeby kogoś dowieziono na tą starówkę, czyli żeby był tramwaj zabytkowy i byłby on bezpłatny. Byłby on bezpłatny, co najmniej działał no, w okresie wakacyjnym, może nie całorocznym, nie wiem jak fundusze na to, czy będą na to pieniądze, czy nie, ale tego typu rzecz, tego typu przewozy byłyby fajne nawet dla turystów w okresie wakacyjnym, gdzie mogliby się przemieszczać po naszym mieście prosto za darmo takim tramwajem. To by troszeczkę chyba uatrakcyjniło nasze miasto. Kolejną rzeczą jest działalność informacji turystycznej, aby odbywała się ona 7 dni w tygodniu. Żeby nie było sytuacji, że turyści odbijają się od zamkniętych drzwi informacji turystycznej w weekendy. Dobrze byłoby, gdyby nasi przewodnicy turystyczni mieli tam swoją bazę i po prostu nawet oni tam przebywali, mogli napić się kawy, coś takiego, żebyśmy mieli 7-dniowy dostęp do informacji turystycznych. Prosta rzecz. Dalej. Chciałbym, patrząc na naszą Trynkę, aby nie była tak zaniedbana. Ja rozumiem, że jest tu konflikt z Wodami Polskimi, ale to nie są naprawdę wielkie pieniądze, żeby utrzymywać tą Trynkę w należytym stanie. Pamiętam, były kiedyś nawet spływy kajakowe, organizowane zresztą chyba przez kolegę Zenka. Drobna rzecz, a jednak jakaś odmiana w tym naszym życiu. Proszę Państwa, a jeszcze jedną rzecz chciałbym zupełnie tak troszeczkę z innej kategorii, ponieważ jestem muzykiem amatorem i chcieliśmy z kolegami pograć sobie tutaj w zespole i nie ma takiego miejsca dla takich starszych panów jak ja, aby mogli gdzieś się zebrać. Jakaś sala prób dla takich osób. Skromny lokal, ale żeby był wyposażony w sprzęt. Taką rzecz chciałbym, aby zaistniała w Grudziądzu, aby ludzie mogli spokojnie odpocząć i wspólnie poprzebywać. Dziękuję bardzo. Raz podkreślę, tak jak mówili tutaj kandydaci na radnych, my będziemy bardzo poważnie traktować te nasze programy wyborcze, dlatego że osobiście uważam, że od 30 lat tak naprawdę pierwszy raz nasze ugrupowanie idzie z programem dla osiedli i pod hasłem osiedla to też miasto. I dlatego patrząc na nasze Śródmieście, zobaczcie Państwo te puste place,
przy Rapackiego, przy Rybackiej, przy Narutowicza. Przecież to, czy to dodaje tej starówce uroku? Nie, to trzeba jak najszybciej zagospodarować i to Państwu obiecujemy. Drogi tutaj w Tuszewie, Kunterstein, oczywiście do jak najszybszej naprawy. Przede wszystkim bezpieczeństwo na osiedlach. I żeśmy już o tym raz mówili. Bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. Jak może być bezpiecznie na osiedlach, jeżeli nasza Straż Miejska dysponuje dwoma samochodami patrolowymi, z tym jeden jest w naprawie. Uważam, że w przyszłości będziemy starać się tak, żeby każde osiedle, zwłaszcza w godzinach wieczornych czy nocnych, wczesnonocnych, było patrolowane przez Straż Miejską. Najważniejsze to jest jeszcze to, że w centrum miasta nie ma gdzie zaparkować samochodu. A może by tak normalnie, po gospodarsku, zrobić parking płatny, niskopłatny czy bezpłatny na Błoniach i połączyć Błonie z Śródmieściem windą wewnątrz Spichrza. Jest to po prostu wyjście, myślę, że docelowe, tanie i dla wszystkich korzystne. Jeżeli chodzi tutaj, jak pan radny Wojciech zauważył, twórczość, to co ja mówiłem już powinniśmy to zrobić. Jest to jeden z pomysłów na zagospodarowanie tych wolnych lokali, które stoją w Śródmieściu, na Toruńskiej, dla chociażby instytucji pozarządowych, dla kultury, dla twórców, dla talentów, dla usług. Bo jest to jeden z pomysłów i uważam, że powinniśmy do tego dążyć i patrzeć, jak rozwija się nasze miasto, a nie jak się rujnuje. I będziemy się starać chociażby o jedno, żeby turysta miał gdzie iść z potrzebą. Bo dzisiaj patrzę na ten kontrast. Tutaj się buduje, nie wiem, czy zdąży się wybudować, czy w ogóle zakończy się budowa inkubatora przedsiębiorczości za 40 blisko milionów złotych, a po drugiej stronie zamknięta ubikacja od kilku miesięcy. Uważam, że miejskie ubikacje powinny być ich dostateczna ilość i dostępna 24 godziny na dobę. To jest szacunek dla przybywających do naszego miasta. Myślę, że to, co mówiliśmy, a głównie te mini tężnie, Szanowni Państwo, to jest po-covidowa rehabilitacja naszych płuc. To trzeba zrobić chociażby dla szacunku, że mamy w mieście, jako jedno z nielicznych miast, kopalinę Solankę. Trzeba, i to nie są wcale drogie pieniądze, trzeba do tego dążyć, aby każdy z nas mógł spokojnie odpocząć w miłej atmosferze jonów Solanki.